Tydzień temu ktoś opublikował modę do TF2, który umożliwiał używanie Fempyro na oficjalnych serwerach Valve, a te jak wiemy mają blokadę w postaci svpure 1 No, ale ta komenda blokuje ładowanie rzeczy, więc jeśli wczytamy modele do pamięci gry, to nie będziemy musieli ich ponownie ładować przy wejściu na serwer i tak jest też w tym wypadku. Prosta, pusta mapa, ale ma spakowany skrypt, który jest wykonywany zaraz po jej załadowaniu, a w nim polecenie załadowania skryptu, którego mamy w katalogu z GROW. A ten natomiast ładuje nam wszystkie modele do gry, jakie tylko chcemy. Teraz dodatkowo wykorzystamy taką fajną komendę, map background, która odpala nam lokalny serwer w tle z mapą, by mieć takie fajne animowane tło. Tak, w ten sposób możemy również załadować naszą mapę do załadowania modeli. No, przyznam, szczwane listo przemyślił wszystko. No dobra, pokazywałem wam to wszystko, bo teraz sytuacja się rozkręca. 3 dni temu TFC Content, tak to ten co ładnie udokumentował leak plików TFA no otworzył requesta z prośbą o naprawienie Expolitu umożliwiającego załadowanie modeli do gry w ten sposób jaki przedstawiłem i w parę innych. No i tutaj zaczął się tłumaczyć, że to może pomóc z wallhackiem, widzeniem niewidzialnych szpiegów itd. Tak <laughs> Teraz zaczyna się zabawa. Ktoś zrobił temat na Game Banana ze sprostowaniem, że ten exploit nie jest taki niszczący grę, jak to tam się mówi, ale napisał również, że ci co zgłaszają ten exploit wymyślały, jaki to nie jest game breaking, po prostu mają buldupy off pyro i chcą wkurzyć społeczność. I ten typ jeszcze dał dla gościa donate, w którym przyznał się, że raidował botami jego serwer Discord i mówił mu, żeby nie grał z ogniem, o kurde, ale grozi, i to wszystko z powodu tego, że gościu robi jakieś obrazki, które są fury. No nieźle, ale ma problem. No i wzięli i zbanowali gościa. No. Taka to była krótka historia o małej dramie w społeczności moderów. A i śmieszne te ludziki czasem są. Niektórym to dupa tak trzaska, że łacie, panie.